obok. Mówiłem, że tutaj pan tymi robotami się nie robi, nie angażuje. Roboty budowlane w obrębie rynku i obok. Nie, to proszę pana. Byłem u pana Celazego, właśnie tu jest taka niebezpieczna sytuacja, nie można przejść ulicą Wolnica teraz. No. Panowie rzucają za mnie kamieniami i gonią mnie. No to proszę iść do pana. No byłem u pana Celazego. No ale pan też jest tutaj, razem współpracujecie wszyscy. Ale pełnomocnikiem do spraw realizacji. No jest, byłem tu pani teraz, mówię, że jednego zajęty. Od nowa jest pan burmistrz Celaz. Tak jest. No ale pan też zastępuje, jakby jego nie było. Jakby jego nie było, to wtedy mogę... No jest zajęty tam, bo ja byłem pani sekretarki, powiedziała, że jest w tej chwili zajęty czymś tam. Musiałoby go w ogóle nie być. Nieobecny. Będzie być nieobecny, albo być na gdzieś urlopie. Tam, gdzieś tam pojechał służbowo. Albo nie, znaczy służbowo wyjechał na delegacji, na urlopie, albo na zwolnieniu lekarskim. Wtedy no różne rzeczy się zdarzają. Sprawy zostaną tak przekazane przez głównego burmistrza, na przykład mnie. Tak. Na przykład, ale może się okazać, no że będzie go zastępował główny burmistrz. No może, zależy jak będzie to ustalone. Dokładnie, główny burmistrz, czyli burmistrz, ale Stefan też, ja panu też... wybrany w wyborach bezpośrednich, tak jest, decyduje tak jest, miałem okazję głosować o tym, kto... Tak jest, ale pan też jako współpracujący z... Ja mogę działać tylko na zasadach w swoim zakresie. Zakresie przekazanym mi przez burmistrza Kolarskiego. Swoim lub przekazanej. Przekazanym. Aha, przekazany. Burmistrz, tak, tak. Zastępca burmistrza ma tak. Tylko i wyłącznie możliwość działania w tym zakresie, jaki zostanie mu pełnomocnictwami tak, tak. Przekazany tak, przez tak. Burmistrza upoważnionego tak, przez tak. Mieszkańców. No ale ja tak, żeby pan też wiedział. Bo przecież pan też bywa na komisjach, na sesjach, to pan wszystko w wiadomości, wszystkie słucha, nie zamyka pan uszy, jak są to, inne sprawy. To, że ja słucham i wiem, to nie znaczy, że mogę podejmować decyzje. No nie, ale chciałem pana poinformować tylko. Tylko w zakresie, który no został mi przekazany do realizacji. No ale chciałem pana poinformować, że taka sytuacja tu jest w Bochni straszna, że niech pan się przejdzie ulicą Wolnica albo w pobliżu, staje tutaj panie 10 metrów od tego płotu, lwy wskakuje z koparki, ten drugi, ten kierownik roboty, czy jak mu tam leci, podnosi z ziemi i chce mnie gonić. Czy taka jest normalna sytuacja w Bochni? To dziwna sprawa. No to niech pan to spostrzeże, to na swoim zakresie przekaże tam odpowiednie komórce. Przejdę się po pracy, tak? I no to w tej chwili, kiedy roboty trwają, bo te, jak nie będą roboty trwały, to wtedy oni ich nie ma, nie, co pan zobaczy. Teraz jak jest, jak roboty trwają, nie można przejść ulicą, bo zaraz zgonią mnie człowieka. Tak, to przekażę, jest niebezpieczna sytuacja, już to było nie pierwszy raz takie coś. Przekażę panu burmistrzowi. Już tam przekazałem panu Przerazemu. On na pewno mówi, że będzie uruchomił tam kierownika robót. Mówię, daję wywiady do tego, do pana też już zamówili się z wywiadem, czy jeszcze nie? Nie, proszę bo tu pan Przeraz wywiad udzieli. Pan tylko mi może udzielić wywiad. Ja, proszę pana, jestem od spraw bieżących. Wiem, w internecie napisane tam jest. Związanych z pewnym... I to musiałem interweniować, żeby pana wpisali. Natomiast jeśli chodzi o kwestie związane z inwestycjami, z rewitalizacją miasta, to no ale, jest w kompetencji... Ale z bezpieczeństwem miasta, kto jest... O zabezpieczeństwo miasta, w zależności oczywiście w jakim zakresie. No jest niebezpiecznie przejść przez ulicę tam, w tym miejscu, gdzie są roboty. Znaczy tam, gdzie są roboty, jest... Obok tego, jest obok tego jest płot i za płotem jestem. Jeżeli wylatuję z za płotu pan i za mną chce gonić, no i muszę uciekać. No to tego i co ja mam robić wtedy? Na obszarze, który jest ogrodzony... No to ja jestem poza ogrodzonym terenem. I za plac budowy odpowiada ten, który... No kierownik robót czy jakiś... prowadzi... No ale pan też będzie obywatel i urzędnik. Może pan przejść tamtędy i zobaczy pan, jak wygląda. No. Tak, zobaczę na pewno. No ale podczas roboty, jeśli pan pójdzie po południu, to już mogą roboty nie być. Na pewno nie w tej chwili. No nie, no, ale będzie pan miał chwilę czasu, polecam panu przejść tam. Zapewne tak zrobi. I zobaczy pan, co tam się dzieje. Ja, ale żebym ja był przy tym, to wtedy ja będę widział. No. Zobaczy pan, jak oni się zachowują w ogóle, ty ludzie. No. Wyskakuje z koparki, to co, koparce nie wolno zdjęcia zrobić? Co to jest? No, no jak najbardziej. No to wyskakuje z koparki, że ja mu, że koparce zdjęcie. To prywatna koparka jest. No. Koparka nie podlega RODO. No właśnie nie wiem, komu podlega tam. No. Nie, mówię, nie przepisy. No może, no ja też, no, no to nie wiadomo, a mówi, że to prywatna koparka jego jest. A, to, że jest prywatna koparka, no to, ja nie to wiem. Jest inna sprawa, no, ale no tak to nie wygląda. To nie znaczy, że nie można jej robić zdjęć. No to... Bo będzie koparka pan... to nie jest wizerunek No nie wiem, no ale on się boi, że jego widać w koparce.
A to widzi pan, bo pan już robi. No, ale ja robię z odległości takiej, że tam nie widać człowieka, bo szyba błyszczy, to nawet nie widać, czy tam ktoś jest w ogóle. No to. No ale jak będzie pan wiesz, jakimś tam gdzieś miał swój głos w jakimś spotkaniu. Zapewne tak. Sesji, czy komisji, czy gdzieś takiej innym podobnych sprawach, w sprawie tych inwestycji, żeby pan tam zwrócił na to uwagę. Jak oni się zwracają do ludzi przechodzących? No, to jest. To jest bardzo niedobre. No. Oczywiście, że nie. Czy jak ktoś stanie i popatrzy na nich, to już mówi, uciekaj tu stąd. I kopnął mnie w nogi i mówi, spierdalaj stąd. No tak do mnie. No teraz, nie, teraz pół godziny to są temu. Słowa, których się nie powinno używać. No to, tak jest, takie roboty są. No. Nie można stanąć na chodniku, tam gdzie te roboty są. Muszę to sprawdzić. No to pan to sprawdzi. No. Sprawdzę. Polecam panu. No i dziękuję, na razie.